Witam Państwa na stronie pomocppk.pl. Ten filmik pokaże Państwu, jak korzystać z takiej strony. Klikamy na strefę biur księgowych, które generują listy płac dla swoich klientów, pracodawców. I bez względu na to, czy Państwo już wdrażali, czy dopiero będziecie wdrażać PPK u swoich klientów, spotkacie się z sytuacją, gdzie klient wymaga, abyście prawidłowo wygenerowali listę uczestników PPK. Robimy to w dwóch obszarach. Przede wszystkim trzeba zapoznać się z nowymi obowiązkami, czynności regularne, które dzielimy na pracodawcę i na biuro księgowe, oraz sytuacją, kiedy różni nasi klienci będą mieli wybrane różne y, instytucje finansowe i trzeba będzie od pracodawcy odebrać deklarację, wprowadzić zmiany w systemie kadrowo-płacowym, wygenerować prawidłową listę uczestników i dostarczyć ją osobno do każdej instytucji finansowej. Logując się osobno na każdą platformę. Ten proces można oczywiście dokonać samodzielnie, ręcznie, mając do tego odpowiednią wiedzę, znajomość procesów i czas pomoże z pewnością Państwu samouczek, który wyślemy na adres mailowy, który zostawicie Państwo w tym formularzu, można skorzystać z rozwiązania łatwiejszego. Aplikacji MyPPK, która zrobi wiele czynności za Państwa. Aplikacja w 90%. Za pracodawcę i za biuro księgowe, wykonuje czynności automatycznie, wykonuje je poprawnie i terminowo. Dodatkowo jeszcze archiwizuje te czynności, co wymaga ustawodawca, i wszystkie procesy, które w temacie PPK się dzieją. Dodatkiem do usługi aplikacji jest bezpłatne doradztwo w zakresie ustawy PPK. W temacie drugiego obszaru aplikacja automatycznie zbiera informacje od pracodawców o złożonych deklaracjach, wprowadza zmiany do ERPA, czyli do systemu kadrowo-płacowego i przekazuje poprawnie wygenerowane listy uczestników do wszystkich instytucji finansowych, też oczywiście osobno łącząc się z nimi poprzez platformy. Ten proces wyjdzie nam prawidłowo pod warunkiem, że wcześniej nasi klienci, pracodawcy wybrali. Terminie instytucje finansowe i dostarczyli nam poprawnie wypełnione deklaracje. W tym zakresie pomoże pracodawcom drugi partner w projekcie, czyli fundacja, która takie procesy wspiera. Trzeba tylko zarejestrować pracodawcę w projekcie. Od strony finansowej wygląda to następująco: pracodawca może zakupić aplikację bezpośrednio u producenta, płaci wtedy 9 zł. Lub może skorzystać z zakupu tej aplikacji bezpośrednio przez biuro księgowe, które narzuca cenę pracodawcy. Może to być kwota na przykład 8 zł. Biuro księgowe płaci cenę hurtową u producenta, na przykład 3 zł, wówczas przy tysiącu pracowników, których obsługujemy w ramach naszych klientów, generujemy sobie co miesiąc budżet w wysokości 5 tysięcy złotych na nasze potrzeby wdrażania PPK. Co możemy zrobić dalej? No Należy sprawdzić, jak działa aplikacja, zapoznać się z nią na stronie producenta i ten przycisk Państwa tam przekieruje. Natomiast w międzyczasie, jak Państwo będziecie sprawdzali szczegóły aplikacji, zapraszam, aby zarejestrować pracodawcy do procesu wsparcia w wyborze instytucji i dostarczenia Państwu prawidłowo wypełnionych deklaracji. Bez względu na to, czy Państwu spodoba się aplikacja i zostaniecie jej użytkownikiem, Proces wsparcia pracodawcy jest dla Państwa bezpłatny. Trzymam za Państwa kciuki i serdecznie zapraszam.